Witam. Chciałem się powiedzieć parę słów, ale nie związanych z pracą tutaj w szklarni, ani z pracą w Holandii, tylko odnośnie mojego kanału z tymi filmikami wszystkimi moimi. Dzisiaj rano po odpaleniu komputera były wpisy, dwa komentarze pod jednym z moich filmów. Nie pamiętam, jak ten ziomek się nazywał, w każdym razie wpisy polegały na tym, że trzecie słowo to był bluzg. I jeszcze dodatkowo w komentarzach były jakieś wyzwiska w stosunku do mojej osoby. Chciałem tylko powiedzieć, że nie ma miejsca na moim kanale na takie komentarze. Oczywiście zapraszam do pisania wszelkich komentów i pozytywnych, i negatywnych, ale bez przesady, tak? Mój kanał nie jest do tego, żeby kogokolwiek obrażać, ani ja sobie nie życzę, żeby obrażać mnie. A ponadto też nie życzę, żeby były jakieś słowa dziwne, dlatego taki komentarz z automata będzie przeze mnie usuwany, a osoba, która to napisze, zostanie zablokowana, także w żaden sposób nie będzie mogła napisać jakiegokolwiek słowa pod żadnym z moich filmów. Nie wiem, parę razy się już zdarzyło, że były podobne, to już oczywiście usunęłem, no ale ten człowiek, który to napisał, to przyszedł sam siebie. Powiem prawdę, że mnie nawet zdenerwował. Najlepsze jest to, że jak zdarzają się takie komentarze, to pisane są w środku nocy, także prawdopodobnie albo ci, co piszą, są bezrobotni, albo są naćpani, albo jeszcze nawaleni poimprezowo, także, bo jeszcze raz mówię, że nie ma miejsca na takie komentarze. No nie rozumiem takich ludzi. Ja sam też nie używam takich słów w piśmie, szczególnie jeżeli piszę do kogokolwiek, o czymkolwiek. Co tam jeszcze miałem mówić? Aha, no proponuję tym ludziom, żeby się logowali na strony czy na kanały dla narodowców, dla kiboli, gdzie tam jeszcze, gdzie się używa takich tekstów, tam proszę się wyżywajcie, ale nie u mnie. Jeszcze odnośnie, bo też tam się burzył człowiek, dlaczego ja, kurczę, daję tę wstawkę odnośnie klikania na reklamy. A dlaczego mam nie dać? A co to szkodzi? Chcesz, to klikaj. Nie chcesz, to nie klikaj, że to nie przeszkadza. Obrazu nie zamazuje, a cała wstawka z prośbą trwa może, nie wiem, 5 sekund. No, dziękuję za uwagę i tylko to chciałem powiedzieć.